Wiesz na co? Nie wiem, spierdzałaś. Pytam ci, kurwa, czy wiesz na co? Nie wiem. Jeszcze raz mnie, kurwa, suko podkablujesz, to masz przejebane. Rozumiesz? Obca fucha. Ale kurwił lamus jebany. Chuj mu ducha. Jeszcze raz, kurwa, frajer sprzeda dupsko, tego wyjaśnię. Nie, ale bo wiecie, kurwa, o co chodzi, tak? On nie zna żadnego poszanowania. Do jakiej on dzielnicy trafił? Co on myślał? Tam dwa bloki jest burdel, to ja go tam zaraz zawiozę, tylko zdymają, jak będą chcieli, kurwa. To jakiś koleś, dziadek pojawił na osiedlu. Chyba tej laski spod siódemki. Ten też pewnie zaraz zacznie konfidencić, kurwa, lamus jebany. Ja cię tylko czekam, aż on się do czegoś przypierdoli, nie? Dobra, pokaż tego bucha. Dojebany. Dojebany, no. Braciak przybył z Anglii. Fajny tytuł. No ale co, kurwa? Idziemy do Mirka? Otwarte? Za chuj, dopiero od 10. Ja. A co, kurwa, dziś idziecie? Kurwa, wyjebałbym winiacza. Ja też, ale jeszcze muszę sprawę na chacie ze stary bogatość, wiesz? A. No co, spina? Spina jak chuj. A. Dobra, trzymaj tego szluga, ja to ogarnę i się potem pokażę, nie? Siemanko. Dobra. Jesteś głodny? Ojciec! Nie, nie, nie jestem. Nie uprzedziłeś mnie, że będziesz. Mam tu tylko miód, chleb, nic wielkiego. Ale nie przejmuj się mną, mam sobie radę. Pracujesz? No, inaczej bym z głodu zdechła, nie? Dorywczo, w szpitalu. Może być. Ja wszystko ci się tutaj sypię. Ja może bym ci pomalował. Mam to w dupie, to wynajmowane. I tak wiele bym nie mogła. Byłeś u mamy? Nie. Zaraz pójdę. To posprzątaj tam, proszę. Ja ostatnio nie miałam czasu. Co mam nie pamiętać? Pamiętam. Jak dziś. Ale to nie byłem ja. Znasz mnie. Nie wiem, co się potem działo. Wybiegłem po prostu. A potem... Tak, tak. Ja miałaś kłopoty. Ja też. Wiem, nie było mnie tyle lat. Amalia? Mam wrażenie, że sobie jakoś radzi. Gorzej ze mną. Wiem, wiem. Zmarnowałem tyle lat. Nie było mnie przy tobie, przy Amalii. Czasem myślę, że ten świat nie jest dla mnie. No ale jakoś głowa do góry. No to trzymaj się. To na razie. Do zobaczenia. Weź to gdzieś ten. Połóż na dół. Switry. Albo daj. To weź się zdecyduj.
Bajek przykozaczył. Ile hajsu masz? Jest. Chuja. No. Sępie, pan. Nic ci nie dał? Nic, kurwa. Dobra, po temacie, daj łyk. Ty, no ale czekaj, zaraz trzeba będzie po następnej. Dobra, to ja u Mirka akurat wezmę w kredo, dawaj. Tylko małe łyki bierz. Dobra, już kurwa nie jak mój stary, nie? Ciekawe, kurwa, gdzie ten labus poszedł, nie? Daj. Właśnie, kurwa. Pewnie go przez tydzień nie zobaczysz. Co ty, kurwa, przyjdzie, przyjdzie. Już teraz u Łukasza pewnie na walce będzie. Co? Jakiej walce? No jak to co? No nie wiesz? Przecież Łukasz kupuje ten dekoder. Będzie walka ze Stanów. Nie, nie przyjdzie tam nichuja. Jak to nie? Zobaczysz, kurwa, że przyjdzie. Pół osiedla się tutaj, kurwa, zleci. Poza tym ja już powiedziałem, ja mam z nim sprawę wyjaśnioną. Oklep dostał. Jak dla mnie, wiesz, jeżeli nie będzie więcej konfidenciów, dla mnie jest to sprawa załatwiona, nie? Będzie. Nie będzie, nie? Pa. Pa. Idzie. Dobrze, dobrze. I się kurwa nie patrz tak. O. Pizda. Lamus. Nie ma już nic? Nie ma już nic. Weź to rozdziel na trzy. Ostatnie kurwa. Dobra, masz. Mówiłem. Małe łyki. Zostaw trochę. Dobra. I weźcie, kurwa, na mnie to w kredo. Ręka, nie dupa, kurwa, widzimy się potem u mnie w klatce, nie? Dobra. Nara. 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 O, dziękuję ci. Ty palisz? No. Rzuć to gówno, mówię ci. Nie warto. Przeszkadza ci to? Aha, a mam jakieś inne wyjście? Idziesz dzisiaj do roboty? Dziś mam wolne. Jutro idę do roboty. A o co chodzi? A, wiesz, bo... No, a propos mieszkania. Mam prośbę, że mieszkałbym tu na chwilę, mieszkał. No, póki co nie stanę na nogi i nie znajdę czegoś. No mojej zgody chyba nie potrzebujesz, sam stwierdziłeś, że możesz. Wiesz, to nie jest tak. Bo chodzę z bagażem, bo nie mam gdzie go zostawić. Proste, nie? Jeśli musisz tu zostać, to okej. Ale pamiętaj, że jesteś moim gościem. Dziękuję ci, córuś. Śpisz na tych dwóch fotelach. O, chyba sobie jakoś poradzę. Pan do kogo? Niewidocznie chyba klatki pomyliłem, wie pan. Ale do kogo pan szedł? Co? Do kogo pan chciał pójść? Znaczy, tu prawdopodobnie mieszkała moja stara przyjaciółka, ale również pewnie dobrze mogłem klatki po prostu pomylić. Mama tu już nie mieszka. Ja zresztą też nie, czasami tu tylko przychodzę. Mogę coś od pana przekazać. A gdzie jest? Mama chorowała. Jest po wylewie. Rozumiem. Sam nie dawałem rady, więc oddałem ją do domu opieki. No nie jest najlepiej, ale ja bym jej nic lepszego nie zapewnił. Coś przekazać? Rozumiem. Może kiedyś odwiedzę. Przepraszam, a my się znamy? No, może mnie pan nie kojarzyć. Był pan wtedy jeszcze dzieckiem w pieluchach. Wie pan, byliśmy młodzi. Pana tata, mama, imprezy, dorana gitara. Stare, dobre czasy. Twoja mama fajne galaretki robiła. No ale dobra, to ja przepraszam jeszcze raz. No, to kiedyś może odwiedzę mamę. No w ośrodku, tak? Tak, tak. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, idę, mamy.
Kilka browarów, coś do jarania. Weź to przelicz. No, będzie. To? Dobra. Ja nie jaram ogólnie, nie? A co ty chcesz? Co? No białe. Ty masz na to hajs? Łukaszem coś się ugadamy. Co? Zbieraj cebulę, bo rosołu nie będzie! No co? Dziadek! Ej, dziadek, do ciebie mówię! Co tyś tak przez cały czas przez to okno patrzysz, co? Czy konfidenci śmiech chcesz, kurwa, czy o co ci chodzi? Żebyś się nie gapił, o to chodzi, nie? My się znamy? Czy ja ci coś winien jestem, co? Na frajera mi wyglądasz. To ty chyba w życiu frajera nie widziałeś. No właśnie, chyba, kurwa, teraz widzę. Kumple stoją tak z tyłu, co? Z tobą są, czy nie? Nie chcę im się z tobą gadać. Cwany! Wiesz co? Ja przemilczę to, co mówię. Nie, my się chyba, kurwa, nie robimy. Ruszcie się, kurwa, a wam jesień średniowiecza zrobię. I co ty, kurwa, chujem w podniebienie jebany? Leciałeś w chuj jak Zoro, to ci dziadek wziął i przypierdolił. A wy byście się, kurwa, za jakąś robotę albo za sport wzięli. Ja waszym wieku bym, kurwa, dawno zdech z nudów. Ale ci przypierdolił, stary. Skasował. O, czekaj. Daj spokój. Pierdolę. Co się patrzysz? Proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, kurwa, dostępny do obróbki? Pan się nie gniewa za wczoraj. Ja z chłopakami tylko tak otrzymam, bo tutaj w okolicy lepszych kumpli nie ma. Tak, chłopak. Pierdolnąć jednego drugiego w ryja, to inaczej śpiewają. Nie ma komu. Kto nie ma komu, co boi się? W grupie chodzą. Ze grupa, kurwa. Kozaki. Znaczy chyba damskie kozaczki. Chłopie, że sobie patrzy przez okno, to jeden na drugiego bykiem patrzy. Ten, jak on się tam ma... Maciek. O, tak. Maciek wszystko tam buntuje. To są jak... Jak płatki śniegu na niebie. A ty gdzie się bujesz? No tak się po okolicy kręcę. A pan dokąd? Ja do żony w odwiedziny. A to mogę się z panem kawałek przejść. Dobra, to dawaj. Chłopaki gdzie? Gdzieś na zakupy poszli. A? Dzisiaj Łukasza walkę oglądają. Łukasz? Nie kojarzy pan Łukasza? On się z wami buja. Mieszka trzy bloki dalej. Jakiś dekoder ogarnął, no, że można na żywo ze Stanów walkę obejrzeć. Kto tam walczy? Ja tam się nie interesuję, ale jakieś gwiazdy. Ten Mike. Aha, no. Z jakimś innym murzynem. Teraz, chłopie, teraz to się wszyscy pod publikę tłuką, a w szatni koks i szpryca. To nie było tak, jak... Teraz nie jest tak, jak ja boksowałem. Pan się bił? Za dużo. Niejednemu ryja obiłem. Prawdopodobnie nawet dobry byłem w tej klocki. Ale zawodowo? Profesjonalnie? Na olimpiadzie byłem. Ale dobra. Ale to co się stało? Widzisz, czasami człowiek chce coś zrobić, ale nie zna siebie. No dobra, jedź już. Teraz dojdę sam do domu. Na tego samca pójdę. No, to trzymaj się. Znaczy, ja tam do roboty w domu nic nie mam. No, ty, a właśnie. To czekaj, to jakbyś tak może na jutro skrzypnął chłopaków. Wiesz, żebyśmy coś potrenowali. Ja tu niedaleko mam taką szopę, to by się ją wysprzątało i można poćwiczyć. Potrenować boks. A to się na pewno przyda. Ja będę się przyglądał, poćwiczyć się trochę. To co? No dobra, znaczy ja na pewno. Nie wiem jak oni. Dobra, to dzięki. To czekaj, ty. To mówiłeś tak. Jutro godzina
10. 10. Jasne. Okej. No to na razie. Do zobaczenia. My tam już nikogo nie wpuszczaj, bo to zaraz pół osiedla. Co tam? Nic. Wąchamy coś? A co ty chcesz wąchać? Ty mordo, skąd matka go zna? Mieszkał tutaj przed paką. Och, pojebane. 20 lat? No, ponoć pobił kogoś na śmierć. To Maciek miał farta. Chuj. Skurwysyn. Co, ile się zaczyna? 20 minut. No co się tak kurwa patrzysz, co? Co? No? Nic. No. Co jest? No. Ty to wpierdalasz, no weź się uspokój. Przecież jestem spokojny. Kto to kurwa? Sprawdź, co to idzie. Dawid! Co on kurwa pojebało go? Kto to kurwa jest Dawid? Taki frajer coś tam sprół kurwa. Rodzicom, że mam towar. Mój towar? Tak, twój, ale nie wiedział, że go mam, także zrób. To jak otworzyć? Dobra, pójdź. Czego? Siema. Sprawę do was mam, zaraz będę leciał. Sprawę, bo zaraz będzie leciał. Jaką sprawę? Znaczy ten, bo wpadłem dzisiaj na tego sąsiada, Marka. Dziadka. No. Pogadałem z nim chwilę, no i on w ogóle bokserem jest. Ja dlatego Lociek się tego pierdoli. Dobra, może. No i co z tego? Znaczy był, nie? No, pogadałem z nim chwilę, no i on mówi, że chciałby nas trochę potrenować. Gdzie? A pamiętacie też Opę, co się zastanawialiście, co tam jest? No. No, on tak już trenował, jego jest. Ja tam będę jutro o 10, nie wiem jakby. W sumie. Ty, wierzba! Na trening jutro idziesz. Dobra. No. Dobra, chodźcie tutaj, bo walka się zaczyna. Dobra, to ja lecę. Aha, sorry, ten przypał. Dobra, chuj. Chodź na walkę, dawaj. Chodź, wciągniemy coś, kurwa, chodź. No chodźcie, chodźcie, kurwa, no. No i co, kto tak jest? Za tym większy. Ja nam się nie znam. Serio na żywo leci? No jakieś tam opóźnienie jest, ale małe. No pewnie w chuj duże. No jak chyba duże? Małe, przecież to z satelity. Patrz, patrz. O, to pojadę. Jedną. Do rogu. Jedną, czekaj, patrz. Ale gdzie? Patrz, jak chodzisz, człowieku, zbieraj to. Przepraszam. Proszę. Dzięki. Sorry, jesteś stąd? No tak, mieszkam tu za rogiem, a co? Ale nie, po prostu nie widziałem cię wcześniej. No może nie ma na co patrzeć. Łukasz. Amalia. Ciekawe imię, nie słyszałem wcześniej. Rodzice ciekawi, to imię ciekawe, nie? Pa. Pa, pa. No i co, nie ma to? Nie wiem, miał być. Może ci się godziny pojebały, co? No nie jestem głuchy, nie? No. Widzę. Zobacz się trochę. Dobre. Naleciało, dobry. Cześć. Marek. To co? Nawet nie wiecie, co was będzie czekało, no? Co młody? Chcesz trochę pochodzić i się z nami nie zemścić, nie?
Choćbyś chodził 10 lat, to i tak mi nie najebiesz. No. To jest moja stara szopa. Ale jak ktoś chce trenować, to mu nawet strzelający pies nie przeszkodzi. Nie no, w sumie zajebisty klimat jest. No, a jak ma być? Światełko. Dobra, to proszę panowie. Moje stare klamoty. Jeszcze się wam przydadzą. To tak. Widzicie. Zacznijmy od prostej rozgrywki. Jakoś przysposobić się, przebrać i tak dalej. I lecimy. To panowie, ruchy, ruchy! To nie oddział geriatryczny. Nie opierdalaj teraz. No, dajesz. Tak, hop. No, tak. No, tata. Co, na co dziś tak patrzysz? Słuchaj, weź sobie dorób klucze, albo przynajmniej uprzedź mnie, kiedy będziesz. Ale sorry, przepraszam. Spałaś? Nie, chciałam chwilę dla siebie. A ja muszę ci się pochwalić. Trenuję chłopaków. Jakich chłopaków? No tych z bramy. Boksu? A czego innego? Jest też boksu. Ale starają się fajne chłopaki. Wiesz, każdy z nich fa-fa-ra-fa. A jak nam mają zrobić 40 pompek na dzień dobry, to wszyscy posrani. Rozumiesz? 40 pompek. 40 pompek to ja w moim wieku robię tak o, na dzień dobry. I co, to żeś cały dzień nie robił? A na co? Fajny jest chłopak taki, Dawid, też by ci się chętnie bardzo spodobał. Roboty byś poszukał, teraz jest więcej możliwości. Chyba wiesz dobrze, że no ciężko mi jest. Trochę inne czasy są. No. Co ty mi tu o swoich czasach gadasz? Skąd ty możesz wiedzieć, co będzie jutro, za 10 lat? Za 10 lat? Za 10 lat to ja w ogóle mógł nie żyć. Jutro mogę nie żyć, nie wiem. Wtedy nie marnuj czasu, szukaj roboty. Chcesz tu ze mną mieszkać, tak? Odpowiada ci to? Myślisz w ogóle o mnie? Co ty myślisz? Co ty chcesz mi powiedzieć, czy co? Myślisz, że ja nie widzę, że jestem... Że tak, jestem kryminalista. Tak. Jeden kryminalista, jedynie co na co może go stać, to tylko... Co może zrobić, to powiedzieć tylko przepraszam, tak? Możesz więcej, tylko się nie starasz. Ale tam, skąd przyszedłem, czas mi stoi w miejscu, rozumiesz? Tam, skąd przyszedłem, to nie poznaję tego kraju, tych ludzi i ciebie też nie poznaję, rozumiesz? Co ty masz do mnie? Co ty masz do jakichś miejsc, w których stanął czas? Takich miejsc nie ma. Dla ciebie może nie ma, a dla mnie są. Słuchaj, ja byłem mały. Zapieprzałem razem z ojcem i matką na roli. Rozumiesz? Wracaliśmy do chaty, a stary upijał się. Upijał się bimbrem. Jak robi porządek ze mną i z matką, to kładł się spać. A ja wcześniej, jak mogłem, uciekłem do zagajnika i liczyłem drzewa po kolei. Z nadzieją, że od jutra urosło jeszcze jakieś więcej. Kiedy wracałem, zapłakana matka kroiła mi pajdę chleba z miodem. I to jest mój szczęśliwy czas, szczęśliwe miejsce i szczęśliwi ludzie. I czasy, to ja może śmieci wyrzucę, co? Zrobię. Zakupy. O której będziesz? Nie wiem.
Stać, nie ruszać się! Ręce na głowę! Halo, halo! A co pan tu o tej porze? A tak, do sklepu. Przewietrzyć się tam i z powrotem. O tej godzinie? O, myślę, tak to bywa. A ja też dopiero z roboty wracam. Pali pan? No, chuj do... Masz w ognie? Tak. A jeszcze matka, jeszcze coś... I też mi dnia brakuje. Ale odreagowałem ostatnio. Zaprosiłem chłopaków do mieszkania na walkę bokserską. No, słyszałem. No, chyba pół osiedla już słyszało. No, ale powiem panu, że niesamowite, no, te emocje, że to można na żywo zobaczyć. Mam do pana pytanie. Ta... Amelia? Amalia. Amalia. To pańska córka, czy taka dziewczyna do pomocy, zakupy i tak dalej? Amalia jest moją córą. A, no bo gadaliśmy chwilę i tak... Fajna dziewczyna. Mądra. Nawet za mądra. Umie się ustawić. Czego nie mogę powiedzieć o sobie. A ty co? No, mądra. Nie twoja liga. Nie, tak po prostu fajnie się gadało. No i bardzo dobrze. I spierdalaj na drzewo i chuj po temacie. No tak. A pan czym się zajmuje? Na emeryturze. A tutaj chłopaków trenuję u mnie w szopie. A co pan trenuje? Jakich chłopaków? No tu z osiedla. Czasami patrzę, jak kurwa z okna jak oni w chuj atną. Jarają to świństwo i od czasu do czasu sobie w piłkę zagrają. Trochę boks trenowałem, to im przynajmniej podstawy wytłumaczę. No faktycznie, tu nawet nie ma gdzie w piłkę pograć. Ale pierdoli, żeby chcieli, to by sobie zagrali. Ale chuj, widocznie takie pokolenie. Po prostu chciałem im pomóc, normalnie jak pomóc. To fajnie, bardzo fajnie. Dobry. Szlachetnie bym powiedział. Nie każdemu się tak bezinteresownie chce. Dobra, to dzięki za... Rozmawiałem z mamą. No i? No, ona tak bez imienia to raczej sobie nie przypomni. Mnie czasami nie poznaje, wie pan, choroba postępuje. To może... Łukasz. Marek. To ja lecę. Niech pan pozdrowi jej Amelię. Amalię. Amalię. Do zobaczenia. Dobra. Dzięki za fajkę. Spoko. O, przepraszam. Może był ostrożniej trochę, co? A że tak spytam, pan kiedyś boksował? A jak myślisz? Pan jest Marek. A po czym mnie poznałeś? Zawsze śledziłem pana karierę. No i... I tak dalej. Tak, i chuj po olimpiadzie, nie? Ale wyszedł pan. No jak widzisz, na zmączonym obrazku. Stoję i nie siedzę. Wypadki się zdarzają. No, wiesz. To miło było. Zawsze w pana wierzyłem. Na razie. Powodzenia. Dół, góra, dół, góra. Dobra, Maciek. Garda. No dobra, masz. No to bierz, chodź. No, dajesz. Tak, tak. 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 Gdzie, kurwa, głowy? Jeszcze raz, dajesz. Tak, tak, no. Tak. Dobra, kurwa, innym razem. Dobra, ci wszystko było w porządku. Dobra, okej, kiedyś padnę. A panu nie opieczamy się! Lecimy, lecimy! Siema! No siema, siema.
to... Masz coś dla mnie? No. Stary, ja ci naprawdę to wszystko oddam, nie? Stary, ostatnio to samo pierdoliłeś. Jak nie masz, to nie bierz. No dobra, no ale to co tam na walce, to mówiłeś, że gratis. To co na walce, to była domówka, to było moje. Ty wisisz za inne dni. Dobra, powinienem mieć coś niedługo, to co się dogadamy, nie? To jak nie będziesz miał, to nawet nie przyłaś. Okej. Co taki zderzany? A byłem tam u tych czubków, nie? Co ten bokser ich tam trenuje. O, ty też. No, pojawiłem się dwa razy, ale to chuj nie trening jest, wiesz? Czemu? To bo wiesz, oni tam siedzą... Siedzą cię kurwa ciśnie po prostu. Zostało ci coś jeszcze? No coś tam jeszcze będzie, no. Masz może tego? Szlugę? Tak. Dzięki. To oszczędzaj, co tam masz. Dobra. Dzięki. Nara. Na razie. Zamknięte? Mhm, przed chwilą. Kurwa, miałem kupić lekarstwa dla mamy. A ty co tutaj robisz? Sprzątam. Może też już kończysz? Mhm. Odrzucić cię? Autem jesteś? No. Mam też piwo. A ile masz? 6 butelek. Miał wpaść kumpel, ale chyba nie wpadnie. To wiesz, że ma nie wpaść? No wiesz, jak to z kumplami. Czasami dowiadują się nagle, że mają inne plany. Dobra, tylko się przebiorę. To co, wpadniesz do mnie? Pod warunkiem, że kumpel ma inne plany. Ej, spokojnie. Co? Mówię, żebyś wyluzował. Zapomniałem, że mam przyjść. Siema. Siema. Wszystko, kurwa, pozamykam. Jebany monopolowy zawsze był do 22:00. Dzisiaj nie. Ty, co się tak patrzysz? Coś się kończy, czy co? Nie, po prostu zapomniałem, kurwa, że masz wpaść. Jak, kurwa, zapomniałeś? To był twój pomysł przecież. Ej, spokoj, już tak się zbieram. A ty, dupeczkę sobie obracasz? Gadamy tylko. Tak, gadacie sobie, nie? Gadacie sobie. Dobra, to ja wpadnę następnym razem i coś tam spróbujemy, nie? Nie, ja już wychodzę. Dobra, cześć. Cześć. Sorry. Nie wiem, po co twój kumpel poszedł, ja i tak już lecę. On przeżyje, ja pewnie też. Słuchaj, ciemno się robi, ja już naprawdę muszę iść. No ale co masz do roboty? Ojca mam w domu. Pan Marek nie wygląda na takiego chorego, żeby sobie nie poradził. Nie o to chodzi, ja muszę przy nim być. No dobrze, tak tylko mówię to, co widzę. To mało widzisz. Mój ojciec był w kryminale 20 lat. Twój ojciec? No. Dopiero niedawno wyszedł. I wiesz, ja jakby... Ja mu nie ufam. Ale zgadamy się jakoś, okej? Na razie.
na lisa. Tak jest, tak, bardzo dobrze. No, dobra. Cześć, o, widzisz, dobrze Maciek, że jesteś. Zagłusz rękawice. Co, co? Z Dawidem mamy sparing. Polecimy. No. Ruchy, ruchy, panowie. Dobra, lecimy. Hop. Tak jest, dobra, prosta lewa. Lewa, lewa, prosta. Widzisz, tak jest. Dobra, stop, 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 stop. Jak jest? Okej. Dobra. Stop, no, stop, 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 stop. Jest dobra, ho, 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 ho. Dobra, to nie ma sensu, panowie. Dobra, ściągnij mnie, który jest. Oddam ci, kurwa, łukę. Co ci mówiłem? Ostatni raz przychodzisz tutaj w takim stanie. Wypierdalaj! Kurwa, powiedziałem, że to oddam. Wypierdalaj! Puść te drzwi! Wypierdalaj z mojego domu! Przerwa! Co się stało? Gdzie jest ten gnojek? Kto? Maciek. Nie szło mu... Na treningu chyba poszedł do raty. Nieźle go szkolisz. On ci to zrobił? Tak. I zajebał towar. Jaki towar? No towar, kurwa. Co mam ci mówić? Banda ćpunów i kryminalistów. Gówno z nich. Nie mierz ludzi własną miarą. Być może to są dobre chłopaki. Być może on jest jebnięty. Takim, jakim ty byłeś, nie? Niewiele byłeś starszy od nich, co? Co? Stare czasy. Było, minęło. Matka mi opowiadała. Nie byłeś dużo lepszy od niego. Łukasz. Łukasz! Łukasz! Panowie, zaraz wracam. Że ja ślepy jestem. To co to robisz? Pierdolę was wszystkich. Ciebie i te twoje kurwa zasady. Dawidka to ja sobie spokojnie jeszcze złapię. A ty idź tam kurwa, ucz ich napierdalać worek kurwa. Bokserem to ja już na pewno nie będę. No dobra, nikt ci ćwiczyć nie każe. A tym bardziej zostać bokserem. No właśnie, to nara. Czekaj, 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 czekaj. Mam prośbę. Daj mi to. Co? To, co masz w tej kieszeni.
nic tam nie ma, chłopie. Poza tym chuj ci chodzi, spierdalaj. Co spierdalaj? Bardzo w kubeł. Zamknij wyjaw. Co? Chcesz się wyżyć? Napierdalać kumpli, tak? Zostaw! Zamknij miskę, synku. Bo ci w sklepie i Amelia opadnie. Myślisz, gnoju, że nie wiem? Przecież wygadaj się, że zabiłem człowieka, tak? Tak, kurwa! Zabiłem, rozumiesz? Zabiłem najlepszego własnego kumpla. Po pijaku mi odjebało, rozumiesz? Pierdolnąłem go. Jak bokser. Poszedł na tamten świat. 20 lat kryminału, gnoju. Więc cicho. I skończysz tak jak ja. Twoja córka, własna twoja córka. Nie będzie cię chciała znać. Nie będziesz wiedział, co lubi, jak lubi. 20 lat. Będziesz się chciał spytać żonę, ale jej kurwa już nie będzie. Więc nie mówi. Ćwiczę was, żeby wam było lepiej. Jeśli ty się, gnoju, chcesz boksować ze światem w taki sposób. Już. Tak? Zaczynałem też od tego. Muszę skończyć. Skończyć tak jak ja. I będzie padał śnieg. Tak. A potem pierdolniesz kogoś w ryja. Będzie się boksował. Ze światem. No. Powodzenia, gnoju. Ze światem. No, cześć. No panowie, panowie, co to jest? Ruchy, ruchy. Pewnie nie ma, już się opierdalacie. Nie może boli. No jasne. Boli jak cholera. Dobra, dajesz tutaj na tego. Na początku głowa. Lewy, prawy. A tak jest. Lewy, prawy. I luźniej na nogach. Luźniej. Dobre. Lewy, prawy, prawy. I teraz na korpus. Ciek! I na dynamikę. I... No! Dajesz. Chodź. Siemaczko! Dajesz głowy i opierdala się. No. Jest tak. Dobra. Już do pana. A pan z rodziny? No nie, stara kumpela. Dawno się nie widzieliśmy. Dobrze. Proszę bardzo na pierwsze piętro i przedostatni pokój po lewej. Wszystko wiem, ty wszystko też wiesz. Doceniaj każdy dzień, by stworzyć tę symetrię. Żyłem w
było wklęsłe. Człowiek człowiekowi robi problem, zamiast dbać o drobne szczęście. Chuj po olimpiadzie, po ulotnej sławie, miłosnej paradzie, po porannej kawie, po przygodzie, po odwadze, po tym wszystkim, co liczyło się w zasadzie. Tak z dnia na dzień idę po pełnej smutku promenadzie.